Siemka, z tej strony Adek. Witam was w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć, pogadać na temat, czy zagram na nowej edycji MC4U. Tego się dowiecie na koniec. Na samym początku tego odcinka chciałem zachęcić wszystkich moich widzów do zostawienia łapeczki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. Oczywiście dajcie znać, na którym serwerze wy zagracie, bo jak wiecie, w dniu dzisiejszym startuje serwer Tobiasza oraz MC4U. MC4U startuje o godzinie 19, jeśli się nie mylę, a serwer Tobiasza na wersji 1.17 startuje o godzinie 18. Za wszystko chciałbym wam zaraz wszystko powiedzieć o tych serwerach, tak w skrócie oczywiście, ale dajcie znać w komentarzu, na którym ty zagrasz w serwerze i oczywiście z jaką gildią będziesz grać. A więc dobra, na samym początku chciałbym wam pokazać ankietę. Tutaj wam się teraz pokazuje ankieta, którą zrobiłem kilka dni temu. Zdziwiłem się troszkę, że jest więcej głosów naprawdę na serwer Tobiasza, ponieważ myślałem, że mam community 1.8 na moim kanale, a tutaj naprawdę większość graczy, czekajcie, mam czkawkę, będzie chciała zagrać na serwerze Tobiasza. Oczywiście pamiętajcie w komentarzu napisać, gdzie wygracie. Oczywiście ja nie chciałbym nikogo nakłaniać do gry na żadnym serwerze, w sensie tam, gdzie zagracie, spoko, to jest wasza decyzja. Ja wam powiem w dzisiejszym odcinku, na którym serwerze ja zagram i z którego odcinka będziemy nagrywać i streamować. A więc dobra, po tym moim chwilowym gadaniu możecie się domyśleć, że zagram na serwerze MC4U. Spytacie, czemu Adek zagrasz na serwerze MC4U? Powiem tak, na serwerze MC4U gram już naprawdę masę edycji i naprawdę gram u nich na serwerze, nawet jak nie mieli Blazing Packa. Naprawdę, nie mieli jeszcze Blazing Packa, ja już grałem u nich na serwerze. Może kiedyś znajdę jakieś stare odcinki, które wam pokażą, że grałem na tym serwerze. Nie wiem, czy to znajdę, ale może jak kiedyś coś znajdę, to wam bym to pokazał. Więc to był serwer, który pierwszy, jako pierwszy dostał paczkę Blazing Pack. Tam odbyła się pierwsza edycja paczki Blazing Pack, na której oczywiście ja też zagrałem z moimi kolegami. I naprawdę mam do tego serwera duży sentyment. Wiem, że z tym serwerem działo się dużo, no, nieprzyjemnych sytuacji. Dużo ludzi nie zagra pewnie na edycję MC4U, ale ja nie chcę nikogo namawiać do gry. Ja zagram, dam im szansę, chyba tak to chciałem powiedzieć, i zobaczymy, jak to będzie. Więc to był taki krótki odcinek, gdzie ja zagram. Pamiętajcie, że na moim kanale trwają daily odcinki. Jeśli nie wstawiam wam odcinka, to znaczy, że wyleciał short na kanał, dlatego również sprawdzajcie wszystkie shorty na moim kanale. No i co, widzowie, widzimy się już na edycji MC4U. W dniu dzisiejszym będę próbować nagrać dla was start edycji, więc odcinek ze startu edycji powinien wlecieć jutro albo w niedzielę, jeśli oczywiście będą jakieś fajne materiały. A ja wam życzę miłej edycji, którego serwera wybierzecie. No i co, pa pa!